Myślę, że to będzie jesień należąca do naszego gościa, ponieważ tak się składa, że i najprawdopodobniej to wszystko się wydarzy, że w jednym momencie w kinach w Polsce będą trzy filmy, w których będzie można zobaczyć Bartłomieja Topę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest powód do radości, czy trochę jednak zdenerwowania, że będzie taki zarzut, że przesyt, że za dużo pana jest na ekranie w jednym momencie? No i tak. Ja bardzo się cieszę z tego. Ten rok zeszły był bardzo intensywny i sporo pracowałem. Ale też te projekty, które realizowaliśmy, mówię o filmach, mówię o Karbali właśnie, o Obcym Niebie, o Królu Życia, były na tyle interesujące i tak różne od siebie w rolach, które tam grałem, że warto było pracować nad nimi. Zanim porozmawiamy o tych trzech filmach, chciałbym przypomnieć coś, czego państwo nie mogli obejrzeć nawet w naszych relacjach sobotnich z Narodowego Czytania Lalki, ale był taki moment tuż przed godziną 11, kiedy całe wydarzenie się zaczynało. Pan wyszedł gdzieś zza kulis, aby porozmawiać z telewizją i w jednym momencie mnóstwo dziennikarzy dookoła. Ogromne wydarzenie, wiele pytań. Jak się panu czytało Lalkę? Bardzo dobrze. Byłem stremowany oczywiście troszkę, bo jednak słuchacze, widzowie byli też godni i miałem świadomość tego, że transmisja jest na całą Polskę. Paraprezydencka, ministrowie. No przede wszystkim słuchacze, którzy też w odległych miejscowościach nas słuchali, bo przecież Jedynka też transmitowała całe wydarzenie, więc no byłem zdenerwowany, ale mam wrażenie, że atmosferę Lalki i to, co się działo z Rzeckim, to, co się działo z Wokulskim, z jego sklepem, gdzieś to się przenosiło i malowaliśmy te obrazy przepięknie napisane przez Borysa Prusa. A gdyby kancelaria prezydencka zapytała pana, co powinno być lekturą w przyszłym roku? Bo jest to sprawa otwarta, inaczej niż w poprzednich latach. Na koniec Narodowego Czytania nie została ogłoszona przyszłoroczna lektura. Dopiero w lutym dowiemy się. A teraz są taki moment oczekiwania. No zdarzyło się nawet. Jeden z dziennikarzy zapytał mnie, jaką miałbym propozycję samo, żeby przeczytać w przyszłym roku. Szczerze mówiąc, nie znalazłem odpowiedzi. Potem pomyślałem sobie o może Quo Vadis, żeby przeszło, żeby troszkę zajrzeć głębiej jeszcze. Nie wiem. No myślę, że propozycji będzie znacznie więcej i bardzo wartościowych. Myślę, że ważna jest cała idea czytania i to, żeby oprócz komórek, telefonów komórkowych, laptopów też gdzieś, żebyśmy sięgali do książki i nawet przed snem 20-15 minut poczytali sobie, dzieciom. Wzajemnie może. Przecież jest nawet taka inicjatywa, żeby sobie wieczorem czytać. Wspólnie w rodzinach siadać i słuchać. Budować wyobraźnię słowem. Myślę, że to bardzo, bardzo dobry pomysł był. Zachęcamy w takim razie do czytania, zachęcamy do powracania na stronę internetową Polskiego Radia, gdzie obszerne relacje z tego, co działo się w sobotę. A już w piątek do kin trafi Karbala, film, w którym wciela się pan w postać kapitana Kalickiego, czyli dowódcę, nawet jak to nazwać, grupy polsko-bułgarskich żołnierzy, tak, batalionu 17 dywizji zmechanizowanej wielkopolskiej, dywizji, która z batalionu, który broniło City Hall, ratusz w Iraku, w Karbali, nowo powstałej władzy irackiej. Film jest tylko wycinkiem tych wydarzeń, powstania szyitów, którzy chcieli odzyskać swoje tereny. My przylecieliśmy tam z misją stabilizacyjną razem z Amerykanami i okazało się, że wpadliśmy w samo centrum wojny tak naprawdę, o czym się tutaj dochodziły do nas tylko szczątkowe informacje o tym, co się działo. Zresztą to wydarzenie przez kilka lat, o tym się w ogóle nie mówiło, o tym, że broniliśmy i 40 Polaków, 40 Bułgarów przeciwko wielu setkom powstańców, a tam walczyliśmy. Amunicji i żywności na 24 godziny
No tak było. Oczywiście tam będziecie Państwo mieli okazję też słuchać świadków tych wydarzeń bezpośrednio, tak, bo wiem, że macie spotkania jutro. Jutro w audycji O Wszystkim z Kulturą o godzinie 18 porozmawiamy o tym wydarzeniu, między innymi właśnie ze świadkami tych wydarzeń, ale także z autorami książki, w której te relacje są zamieszczone. Zastanawiam się, jakie to jest wyzwanie aktorskie wcielić się w rolę takiego dowódcy, bo nawiązując do innej roli, w której będziemy mogli pana oglądać, czyli do roli Marka w Obcym Niebie, tam jest rola ojca, któremu zostają, i w ogóle rodziców, którym zostają odebrane dzieci. To jest łatwiejsze, ale jak poczuć, jak doświadczyć tego, czym były te 3 dni dla polskich żołnierzy, dla polskich i bułgarskich żołnierzy? No, otrzymałem propozycję od Krzysia Łukaszewicza. Przeczytałem scenariusz, rano oddzwoniłem, powiedziałem, że bardzo chcę zagrać w tym filmie. No i potem rozpoczął się cały proces przygotowań. Byliśmy na poligonie pod Opolem, tam trenowaliśmy nasze poruszanie się z bronią, jak się nią obchodzić. Uczyliśmy się pozycji strzeleckich, wystrzelaliśmy sporo też amunicji ostrej. Uczyliśmy się, jak poruszać się w budynkach zamkniętych, w przestrzeniach, w otwartych. Dzięki pomocy grupy bojowej, która nas tam przygotowywała, zresztą to też byli uczestnicy misji pokojowych i w Iraku, i w Afganistanie. Spotykałem się wielokrotnie też z Grzegorzem Kaliciakiem, dzisiaj podpułkownikiem. Rozmawialiśmy na ten temat, jak te wydarzenia ich kształtowały, co było istotne w tych bardzo ekstremalnie trudnych momentach dla nich. I Krzysztof w scenariuszu opowiada tę historię. No, dla nich to była rzeczywiście cztery dni, trzy noce jakiegoś wyzwania, z którym nie spotykamy się na co dzień. No. Ci chłopcy musieli stanąć, spotkać się ze swoim strachem, ze swoją tożsamością, ze swoim człowieczeństwem gdzieś też przecież. Musieli podjąć decyzję, żeby zabijać. Niezwykłe było to, że dali radę przeciwko takiej grupie, może trochę mniej i gorzej uzbrojonych ludzi, ale stanęli na wysokości zadania, wykazali się nieprawdopodobną wolą i takim braterstwem broni. No. I nikt nie zginął. I nikt nie zginął. Tam jeden z Bułgarów był tylko ranny. Więc Grzegorz był też konsultantem tego filmu przez całe zdjęcia, współpracował z nami. No, myślę, że ten film zupełnie by inaczej wyglądał, gdyby nie jego obecność. Wyobrażenia filmowców na temat wojny i tego, jak to ma wyglądać, no, czasami się znacznie różnią. I dzięki temu, że Grzegorz był na planie, był konsultantem naszym, ten film wygląda bardzo wiarygodnie też. Ja rozumiem, że taka postać jest bezcenna od strony technicznej, organizacyjnej, ale czy panowie mieli taką relację, żeby umożliwić panu wejście w psychikę tego bohatera? Bo to jest doświadczenie, z którego chyba no, nie można niczego innego porównać. To jest taka sytuacja, oczywiście, jeżeli stajemy naprzeciwko kogoś, kto atakuje i mamy się bronić. No, wie pan, to oczywiście to jest zapisane w tekście i nie pytałem Grzegorza o to, jak się czuł, albo ilu bojowników zabił, no bo to są pytania kompletnie od czapy, bez sensu. Natomiast no, gdzieś musieliśmy szukać w sobie tych emocji i jestem przekonany, że każdy z tych bojowników, weteranów, którzy tam byli, czy w ogóle, którzy są na misjach i zetknęli się ze śmiercią, myślę, że do końca życia będą pamiętać te momenty i tuż po powrocie, zresztą są przypadki tak zwanego syndromu stresu bojowego, z którym się zmagają i to nie jest oczywiście łatwe.
bardzo ciężko mówić o tych momentach i o tym stanie psychicznym żołnierzy naszych, którzy, którzy muszą działać, wykonują rozkazy polityków, generałów i wykazują się bohaterstwem bardzo indywidualnym takim, bo myślą o sobie i o swoich towarzyszach. Kompletnie mają gdzieś, że nie interesuje ich to, co się wydarza gdzieś w gabinetach polityków właśnie, tylko muszą wykonać pewne zadanie i to jest, no i to jest no, niezwykłe wyzwanie dla nich. Praca i życie. Praca i życie. Ale tak jak naukowcy, jak nauczyciele, jak fryzjerzy, aktorzy, tak samo oni wykonują ten zawód i starają się wykonać go no, tak, jak potrafią najlepiej. A jakie jest bohaterstwo głównej pary bohaterów filmu Obce Niebo, filmu, który pojawi się w połowie października tego roku? To jest dramat społeczny, koprodukcja polsko-szwedzka. No tak, przeskakujemy z tematu na temat. Jestem w jednej przestrzeni, za chwilę jestem w drugiej. To jest trochę jak na scenie i trochę właśnie jak w życiu aktora, któremu się zbiegają trzy diametralnie różne premiery. No tak, nawet myślałem o tym w ten sposób, że wróciłem do domu po wojnie i ten dom, mój dom, myślę o filmie kolejnym właśnie, o Obcym Niebie, gdzieś te relacje się rozchodzą i też są przykłady takie, że ci ludzie powracali z wojny i życie, no... Trochę zweryfikowało to, co się działo w ich relacjach. Bardzo podobnie jest w Obcym Niebie też. Nasza nieumiejętność komunikowania się, myślę, i takie zaniechanie czasami, brak uważności na siebie wzajemne, powoduje, że tracimy kontakt z naszymi dziećmi. Albo ten model wychowania, który preferujemy, który na co dzień jest naszym udziałem, różni się od tego modelu, który jest preferowany przez miejsca, w którym jesteśmy. Mówię tutaj o Szwecji. I te różnice kulturowe no, powodują te spięcia i coś, co dla nas w cudzysłowie jest normalne, to znaczy podniesiony głos na dziecko, co też moim zdaniem nie powinno być komunikatywne, czy komunikacją z dzieckiem, dla nich jest podstawą do tego, żeby odebrać to dziecko nam. No, i tak się dzieje w naszej historii. Zresztą to jest historia zaczerpnięta z rzeczywistości, bo my o takich sytuacjach, także polskich rodzin, słyszymy z mediów. To dotyczyło Szwecji, Norwegii. Norwegii, tak. No tam kilkadziesiąt tysięcy osób zmaga się z tymi problemami. No w naszym przypadku, w filmowym przypadku zdarzyło się tak, że to dziecko nam jest odebrane, przekazane do rodziny zastępczej i zaczyna się walka, nasza walka, myślę tutaj o naszym małżeństwie, czyli o Agnieszce Grochowskiej, która gra moją partnerkę też, o to nasze dziecko. Film Dariusza Gajewskiego, Obce Niebo, w konkursie głównym tegorocznego festiwalu filmowego w Gdyni, Karbala w konkursie głównym tegorocznego festiwalu filmowego w Gdyni. Gdyby była taka decyzja, żeby nagrodzić pana rolę, to z której nagrody, dla której roli by się pan bardziej ucieszył? Za kapitana Kalickiego w Karbali, czy za Marka w Obcym Niebie? Spekulujemy. No, spekulujemy. Ja wolałbym tutaj nie podejmować takich wyzwań, ale myślę, że do każdej z tych postaci mam bardzo, bardzo dużo serca i ale proszę nie prowokować mnie w tym kierunku, bo cenię sobie jedną i drugą pracę bardzo i spotkania z moimi kolegami w Karbali. Myślę tutaj o braciach Żurawskich, o Lechu Lichocie, o Łukaszu Simlacie, o Antku Królikowskim, no i przede wszystkim o Krzysiu Łukaszewiczu. Bardzo podobnie jest też w pracy z Agnieszką Grochowską, która no, fantastycznie rezonuje i cudownie się z nią gra. To bardzo emocjonalna osoba jest i wystarczy
jeden gest, jedno spojrzenie, już wiemy, o co chodzi, więc no, to były dla mnie bardzo ciekawe doświadczenia i fantastyczna robota w zeszłym roku, czego efekty mamy dzisiaj i bardzo się cieszę, że te dwa filmy będą w Gdyni. Mam jeszcze jeden, bo jeszcze jednym filmie, ale to bardzo mały epizod zagrałem w Letnim Przesileniu, ale oczywiście w Królu Życia też, razem z Robertem Więckiewiczem, zresztą ten film wchodzi na ekrany też we wrześniu. 25 za dwa tygodnie. Tak, także też się cieszę. No rzeczywiście ta jesień jest niezwykle intensywna i mam nadzieję, że widzowie nie będą mieli przesytu topą. To są trzy różne role, trzy różne filmy. Wspomnijmy tylko Król Życia, komedia o tym, jak zmienić wobec życia podejście, a powodem jest wypadek, który przydarza się głównemu bohaterowi. Mnie bardzo interesuje, kim jest Kapsel w Królu Życia? Kapsel jest utracjuszem, Kapsel jest gościem, który bierze życie takim, jakie jest. Czyli taki będzie takim nauczycielem głównego bohatera, no, jak sobie z tym życiem dać radę. Bo główny bohater też jest inspiracją do zmian dla Kapsla. Ale Kapsel traktuje życie tak, no dobrze, pójdziemy sobie na piwko, tutaj sobie usiądziemy, zobaczymy jak będzie. No, nie ma się co martwić na wyrost o to, co się wydarzy. I Kapsel tak jest. Oczywiście dotyka go kłopot z alkoholem i dzięki głównemu bohaterowi, mówię o Robercie Więckiewiczu. No jego życie też się zmienia, ale myślę, że się gdzieś komunikują, bo to są dawni kumple z ławki szkolnej. Jednemu się tak potoczyło życie, że pracuje dzisiaj w korporacji, innemu trochę inaczej, ma piątkę dzieci i mieszka w kanciapie po stróżu. Tak to bywa w życiu. No. I te spotkania gdzieś się pojawiają i relacje na powrót są bogatsze, nawiązują się i tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze to, że będzie dobrze i tego uczy Kapsel, a musimy kończyć. Ja chciałbym jeszcze zapytać, jak będzie z współpracą z Wojtkiem Smarzowskim. Czy jest już coś w planach? Wojtek Smarzowski teraz jest w trakcie zdjęć do Wołynia. No tak, jesteśmy umówieni na jakieś kolejne działania, ale to dopiero pewnie przyszły rok, jak ukończy ten film swój. Tematu pan nie może zdradzić? No jak zwykle będzie to bardzo temat mocny i który pewnie znowu stworzy mnóstwo kontrowersji. To znaczy? No ale to za wcześnie, nie? Za wcześnie. Bartłomiej Topa był gościem Poranka Dwójki. Bardzo dziękuję. Bardzo państwu dziękuję i zapraszam do kina.